Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Zygzak. Naszym gościem jest pan Waldemar Wędrowski. Rozmawiać będziemy o kulturze. Ja nazywam się Martyna Kaczmarzyk, a towarzyszą mi Piotrek Śmiechowicz, Maciek Skrzypek oraz Magdalena Gontarek. Panie prezydencie, jak oceniłby pan kulturę w Tomaszowie Mazowieckim? Jej poziom, charakter oraz dostępność? No to jest takie pytanie z kategorii bardzo trudnych, bo ja sam sobie zadam takie pytanie. Dlaczego ja mam oceniać? Kultura otacza nas zewsząd. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy do czynienia z kulturą słowa. To, co tutaj się dzieje, to jest kultura obrazu. Kultura jest dookoła nas. Pytanie chyba dotyczy raczej tego, czy organizacja różnych działań kulturalnych jest odpowiednia dla potrzeb naszych mieszkańców, czy też może mniej odpowiednia. No, gdyby tak do tego podejść, to też to bardzo trudno jest ocenić, bo jest grupa osób, która jest bardzo zaangażowana i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach, ale są też i ogromne rzesze ludzi, którzy się właściwie wyłączają i korzystają tylko z takiego uczestnictwa, które no, organizujemy w czerwcu, pod koniec czerwca. W tym roku było to Lato z Radiem, Festyny. Zatem bardzo trudno jest to tak jednoznacznie ocenić. A wracając do Lata z Radiem, wyczytałam, że misją tych festiwali jest zapewnienie rozrywki osobom w każdym wieku. Jak się pan odniesie do takich słów, że młodzież w tym roku nie znalazła tam sobie miejsca, że było to raczej impreza dla rodzin z dziećmi? Ja nie potrafię się odnieść zupełnie do tego, jaka misja powinna być takiego przedsięwzięcia, bo mam wrażenie, że dobra zabawa nie jest uzależniona od wieku. Znam ludzi, którzy mają w okolicach 70 roku życia i się bawią znakomicie i znam młodych ludzi, którzy bawić się nie potrafią. Nic im nie doskwiera, nie potrafią tańczyć, nie potrafią albo nie chcą. Wobec tego to chyba nie taka kategoria tutaj powinna decydować, czy to jest dla jednej grupy, czy dla drugiej. Robi się rzeczywiście jakiś miks taki, żeby każdy coś dla siebie zrobił, ale z drugiej strony, jeżeli mówimy o rodzinach, no to tam nie tylko są rodzice, tam są także i dzieci, tam są i młodzi ludzie. Zatem mam wrażenie, że każdy może coś dla siebie zrobić, jeśli dobrze szuka. Poza tym, czy odnosić się tylko do jednego wydarzenia, jakim było Lato z Radiem, czy to, co nazywaliśmy kiedyś Dniami Tomaszowa. W ciągu roku dzieje się zdecydowanie więcej. No ale jest też tak, że na koncert na przykład bardzo dobre grupy rockowej Laocze przychodzi 100 osób, a zespół jest topowy. Oczywiście nie każdy musi chcieć tego słuchać, ale jednak. Więc mam wrażenie, że to nie jest chyba najlepszy klucz do myślenia o takich festiwalach, takich przedsięwzięciach. Wspomniał pan o koncercie zespołu Laocze. Może powodem tego, że ludzie nie przychodzą na takie spotkania, jest na przykład cena. Bo wprawdzie 40 zł za bilet za jedną osobę to nie jest dużo, ale jeżeli mówimy o czteroosobowej rodzinie, to koszt wzrasta. Nie każdy może sobie na to pozwolić. Czy spotkaliście się z tym, że jeżeli ktoś jedzie do kina na 3D, to nie płaci? No płaci, stawki są jasne i czytelne i tutaj nikt nie ma wątpliwości. Wszystko, co się wiąże z tak szeroko rozumianym show biznesem, z koncertami kosztuje. Pytanie, czy stać nas na to, żeby bezpłatnie udostępniać tego typu przedsięwzięcia, to od razu możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie tak, że nie stać nas po prostu na to. Udział w kulturze może być na bardzo różnym poziomie. Ten podstawowy, czytelnictwo, proszę bardzo, bezpłatne jest. Korzystanie z oferty domów kultury, szkolenia najrozmaitsze, minimalne kwoty, no bo jeżeli ktoś płaci 20 zł za miesiąc, żeby uczestniczyć w jakichś warsztatach, no to nie sądzę, że to było mega problem. Mam wrażenie, że kłopot jest innego rodzaju, że w państwie polskim nie ma sensownej, spójnej polityki edukacyjnej, nie ma jednego czy kilku sposobów na to, co zrobić, żeby próbować rozszerzać wyobraźnię młodych ludzi, a właściwie nas wszystkich. I to jest kłopot. Samorząd gdzieś na tym najniższym poziomie jest. Możemy się spotykać, wspierać i tak dalej. Kultura jest jednym z elementów życia samorządowego, bardzo ważnym, ale to, co jest obok,
krzyczy, woła, potrzeba pieniędzy. Niestety zostajemy jako samorząd osamotnieni w poszukiwaniu pieniędzy, w rozwiązywaniu wielu problemów. To, co można, oczywiście robimy i staramy się ze wszystkich sił, ale wszędzie są gdzieś ściany. Dobrze, a co właśnie z rodzinami najuboższymi, których nie stać nawet na skromne uczestnictwo w kulturze? Czy miasto zapewnia im jakąś formę dostępu do tej kultury? Myślę tutaj szczególnie o dzieciach, które zostają na całe wakacje w Tomaszowie. Tutaj oddzielmy, tak? Uczestnictwo w czymś, co nazywamy jakimiś zdarzeniami kulturalnymi, warsztatami, od tego, co nazwiemy teraz wakacjami w mieście. Jeśli chodzi o uczestnictwo w takim szeroko rozumianym życiu kulturalnym, to oferta jest i owszem, nasze ośrodki kultury są nastawione na to, żeby być wyczulonymi na tych, którzy mają jakieś tam problemy finansowe. Zaczyna być bardzo aktywny na tym polu także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tam, gdzie trzeba, jakieś dofinansowania są udzielane. Chodzi o wakacje w mieście, no to tak, przeznaczamy rok rocznie spore pieniądze, bo to jest w okolicach 100-kilkudziesięciu tysięcy złotych, na to, żeby dzieci, młodzież mogła wyjechać. Bo rzeczywiście obserwujemy, że pogarsza się sytuacja ekonomiczna rodzin, coraz więcej ludzi zostaje. To oczywiście nie wszyscy wyjadą, także i za te pieniądze. Ci, którzy zostają z kolei, no, przygotowaliśmy ofertę. Mam wrażenie, że to jest pierwsza tak rozbudowana oferta od wielu, wielu lat. Włączyły się to przedszkola, włączyły się szkoły, Miejski Dom Kultury, który należy do powiatu, właściwie wszystkie instytucje kultury miejskie. A zatem, jeżeli ktoś bardzo chce, to codziennie może coś ciekawego dla siebie znaleźć. Udostępniamy razem z animatorami praktycznie wszystkie boiska, jakie mamy. A więc to nie jest tak, że przyjdę i nie wiem, co mnie tam spotka, tylko jest ktoś, kto animuje pewne działania sportowe. Zawsze będzie problem z tym, że to nie jest dla wszystkich, no bo nie ma takiej opcji, ale mam takie przekonanie, że w tym roku ogromnym wysiłkiem zrobiliśmy coś naprawdę dużego. Ja jeszcze na sekundkę powrócę do tematu takich festiwali jak Lato z Radiem. Mówiliśmy o tym, że powodem tego, że ludzie nie przychodzą, może być też niechęć. W takim razie być może oferta na przykład zespołów muzycznych jest nie do końca dostosowana do potrzeb bądź chęci. Kto decyduje o tym, kto nas odwiedza i czemu tomaszowianie mają na to niewielki wpływ? Nie potrafię powiedzieć, czy mają niewielki wpływ, to po pierwsze. Po drugie, takie decydowanie to częstokroć sam rynek wyznacza, ponieważ jeżeli mówimy o określonym terminie, no to kalendarze wykonawców zapełniają się bardzo różnie, ale częstokroć i na rok przed. I oczywiście o tym także decydują pieniądze. Przypomnę wam tylko, że budżet miasta przyjmowany jest w okolicach końca grudnia na następny rok. Festiwal to jest czerwiec. I nawet można mieć teraz już wspaniałe plany, coś być domówionym i nagle się okaże, że w budżecie jest o 50% mniej pieniędzy na to. I cóż wtedy? No i wtedy wszystko się rozsypuje. Zatem to jest gdzieś taka jakby znalezienie równowagi między chęciami, oczekiwaniami, możliwościami finansowymi, a tymi planami koncertowymi czy organizacyjnymi samych wykonawców. Ja was zapraszam do tego, żeby na następny rok wspólnie zobaczyć, jak to się buduje, jak to się tworzy. To jeżeli komuś się wydaje, że to jest takie proste, to nic lepszego, to nie ma co przekonywać, tylko przyjść na kilka dni i zobaczyć, jak to się wszystko tworzy. To nie jest takie, jakby się oczekiwało. A wracając do tych festiwali tomaszowskich, które są organizowane przez Urząd Miasta, powiedział pan, że Lato z Radiem jest tylko małą częścią tego wszystkiego. Nasi mieszkańcy często bardzo biernie uczestniczą w tego rodzaju przedsięwzięciach z tego powodu, że są słabo poinformowani. Czy wydaje się panu, że nasze miasto w dość skuteczny sposób informuje nas nie tylko przez internet? Czy w Tomaszowie właśnie możemy znaleźć informacje o harmonogramie takich właśnie imprez? Czy przykładacie się do tego, aby właśnie starsi ludzie też byli o tym poinformowani? Już tutaj tak to pytanie tak wraca jak bumerang, nie wiem, który raz je słyszę i ciągle się też zastanawiam nad tym, co zrobić, żeby ludzie zechcieli być poinformowani.
Swego czasu przez ulicę miasta jeździł taki samochód z megafonem i krzyczano tam, że coś się dzieje. Może to jest najlepszy sposób takiego herolda miejskiego mieć, który swoim krzykiem będzie sprawiał wrażenie, że wszędzie docieramy. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie zbudować bazy takiej SMS-owej. Wtedy już każdy mieszkaniec będzie poinformowany. Plakaty, słupy, wszystkie instytucje, które tylko możemy, informujemy, żeby z kolei, czy to w szkołach, czy w jakichkolwiek instytucjach, informowali tych, którzy tam są. Korzystamy częstokroć, ale tutaj to jest nie od nas, zupełnie zależne z kościołów, z ogłoszeń. No to odpowiedzcie na pytanie, co zrobić, żeby ludzie poczuli się poinformowani? Bo ja już przestałem wierzyć w to, że jest to możliwe. Telewizja, prasa pisze, co jeszcze można zrobić? Spróbujcie zorganizować imprezę w szkole, jednej, drugiej. Poinformujcie, że ona jest. Zobaczycie, jaki jest odzew i zapytajcie, jak ludzie czytają, jak odbierają, jak słuchają komunikatów. Mam wrażenie, że coś zaczyna się dziać nie tylko w naszym mieście. To jest chyba powszechny problem z tym, że mamy coraz więcej osób, które nie chcą czytać. Są zmęczone przekazami takimi słownymi. Jeżeli już coś działa, to przede wszystkim obraz ruchomy. A no to jest znów pytanie, czy wszyscy mają możliwość na przykład obejrzeć chociażby taki program. To nie jest prosty jakby temat. I jeżeli ktoś da patent na to, jak to zrobić, to bardzo proszę, przyjmujemy wszystkie pomysły. Tymczasem. Czyli sądzi pan, że wina takiego stanu naszej kultury, odbioru oraz uczestnictwa leży po stronie mieszkańców. Znaczy, a dlaczego mówić to o karze, winie i nie wiem czym? Bo to ja nie uważam, że to jest coś, co można tak określić. A może to jest też tak, że ludzie wysłuchują i mówią, nie interesuje nas to. Natomiast nie ma na dzisiaj żadnego potwierdzenia, że informacja nie dociera. Jeżeli mówimy o mass mediach, no to mogę powiedzieć tak, nic lepszego niż telewizja, rzeczywiście internet i prasa, bo to dociera do dziesiątek tysięcy ludzi. Co można jeszcze? A ja już mówiłem, że próbujemy także poprzez ambony czasami reklamować, ale to już zależy od proboszczów, czy zechcą przeczytać, czy nie. I szczerze mówiąc, to nie ma chyba takiego sposobu, żeby każdego poinformować. No jest, jasne, no listy do domów, 4,50. Za sztukę. Dobrze, chciałabym wrócić jeszcze do tematu kin. Polska Agencja Prasowa podała, że w województwie łódzkim powstaje regionalna sieć kin cyfrowych. Podpisało porozumienie 12 miast, nie ma w tym Tomaszowa. Dlaczego? Nie tylko w tym nie ma Tomaszowa, ale przygotowywano kiedyś sceny dla Teatru Jaracza poza miastem Łodzią i też nie było Tomaszowa. Więc to nie jest tak, że wszystko, co się pojawia na zewnątrz, tutaj znajdzie jakby podatny grunt. Patrzycie na mnie jakby, no nie wiem, na osobę, która o wszystkim decyduje. No to. Na osobę, która ma wpływ. To tak, to prawda, ale nie można tak myśleć, dlatego że życie społeczne jest skomplikowane, instytucje są skomplikowane, wiele procedur. I teraz tak, kino. Mamy salę, która wymaga gruntownego remontu. Walczyliśmy o pieniądze rewitalizacyjne na remont tego obiektu. To jest gdzieś około 8 do 10 milionów złotych. Sam zakup projektora to jest kwota od 300 do 600 tysięcy złotych. Mówimy o projektorze cyfrowym. Kino nie było prowadzone przez żadną instytucję samorządową. Tymczasem w tym projekcie mogły uczestniczyć tylko te samorządy, które same prowadziły kina. Takim podmiotem nie byliśmy. Zatem jakby z definicji nie można było w ogóle po te pieniądze sięgnąć. A to, że kina brakuje z takiego prawdziwego zdarzenia, no to nie sądzicie chyba, że tylko wy to widzicie i czujecie. Ja również. Natomiast zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak wygląda budżet miasta. Jakie problemy są w Tomaszowie Mazowieckim. Mało kto myśli o tym w takich kategoriach. A
Czy miasto zrobiło wszystko, aby właśnie Tomaszów znalazł się na liście tych 12 miast, aby właśnie to kino cyfrowe powstało u nas? Czy to jest problem, który powstał odgórnie, że od razu zostaliśmy skreśleni bez jakiegoś porozumienia z Urzędem Miasta? Czy definicja tego konkursu była taka, że mogą uczestniczyć te samorządy, które prowadzą kina, więc od początku do końca, to znaczy zatrudniają ludzi, dbają o całą ofertę, no wszystko, co się z tym wiąże. My tego kina nie prowadzimy, to jest prowadzone przez podmiot prywatny. Zawsze tak było. Zresztą prowadziliśmy już wiele rozmów z obecnym właścicielem kina. To było 3-4 lata wstecz, jak dobrze sobie przypominam. Właśnie co zrobić, żeby zwiększyć ofertę, żeby można było zadbać lepiej o wyposażenie i tak dalej. Wyraziłem też gotowość jakby przejęcia zadania, znaczy żeby to miasto prowadziło. No to wtedy wszyscy, z którymi rozmawiałem, odradzali taki krok, bo rzeczywiście wiązało się to z ogromnymi problemami natury organizacyjnej, finansowej, łącznie z tym, że kina prowadzone przez samorząd w ostatniej kolejności otrzymują tytuły filmowe. Bo tam jest też, trzeba wam wiedzieć, pewna kolejność dostępu do nowości, do filmów. Samorządy na tej liście są ostatnie. Więc to jest też często tak, że połowa mieszkańców obejrzy gdzieś w świecie jakiś tytuł, a potem dopiero tu się pojawia. No i później znów zdziwienie, że tak niewielu chętnych jest. No ale to za politykę jakby dystrybucji filmów, no przecież odpowiada Instytut Filmowy i wiele innych agencji, także to bardzo trudne jest. Wracając do kultury. Kultura musi mieć i odbiorców, i kogoś, kto ją tworzy. Pana córka skończyła drugie liceum, zamierza wyjechać na studia. Czy chciałby pan, żeby wróciła do Tomaszowa? Myślę, że chciałbym, żeby była szczęśliwa i nie chciałbym, żeby realizowała moje marzenia. Bo bardzo często jest tak, że rodzice nakłaniają dzieci do tego, żeby to marzenia rodziców były spełniane, nie marzenia dzieci. Czy chciałbym, żeby była blisko? No tak, oczywiście, że chciałbym. Nie o to mi chodziło. Zależy mi na tym, żeby odpowiedział pan, czy sądzi, że osoba dobrze wykształcona, która ma jakieś ambicje, mogła tutaj wrócić ze świadomością tego, że jej się tutaj powiedzie, że jej ambicje zostaną spełnione i że znajdzie tu swoje miejsce. Jasne. To powiem wam tak. Ja nie jestem rodowitym tomaszowianinem. Jestem wałbrzyszaninem. Od 20 lat mieszkam w Tomaszowie Mazowieckim. Po studiach tutaj przyjechałem, wierząc, że to miasto jest właśnie tak ciekawe i tak atrakcyjne, że można wiele zrobić. No, jak widzicie, w jakiś sposób się powiodło. Pytanie, czy są miejsca pracy dla młodych ludzi, czy oferta mieszkaniowa jest i tak dalej. W nowym dokumencie województwa łódzkiego pod tytułem Strategia tegoż województwa jesteśmy jako miasto postrzegani jako jedno z centrów przemysłowych. To mam wrażenie, że my tego tak nie widzimy, tutaj żyjący, jak ci, którzy są z zewnątrz. Okazuje się, że jesteśmy przemysłowo, podkreślę to słowo przemysłowo, niekoniecznie usługowo, lepiej rozwinięci niż na przykład Piotrków. Zatem potencjał jest. Pytanie, czy ludzie, którzy wracają po studia, albo chcą wrócić, albo podejmują jakieś studia, które dają perspektywę zatrudnienia, tutaj się odnajdą. Rynek pracy bardzo się zmienia. To, co jest dziś, a to, co będzie za 5 lat, to rzeczywiście chyba mało kto jest w stanie powiedzieć. Mieszkania, zasobów komunalnych to rzeczywiście skromnie może być, natomiast jeżdżę też po ulicach miasta naszego i widzę budynki, które stoją niezasiedlone, nowe obiekty. I znów pytanie, czy jest tak, że to samorząd za to wszystko odpowiada, czy też mamy problem w skali całego kraju, że nie ma mechanizmów odpowiednich, żeby wspierać młodych ludzi. Pozwolę sobie teraz na taką refleksję. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla mężczyzn o 2 lata wydłużone, dla kobiet o 7, sprawia, że miejsca pracy dla młodzieży są zablokowane na odpowiednio 2 i 7 lat. No bo ktoś będzie tam pracował przez te lata. Co się będzie działo? Ja przypuszczam, że będzie bardzo smutny trend w Polsce. To znaczy młodzież będzie emigrować,
będziemy mieli problem z opieką nad osobami, które tutaj będą, no pozostaną, nad starszymi. Zaczyna się nam no taki mega problem demograficzny. No ale nie sądzicie, że za to odpowiada samorząd, prawda? Jeśli chodzi o młodych ludzi, to niekoniecznie wiemy, czy coś dla siebie tutaj znajdą, ale jeśli chodzi o starszych ludzi, Uniwersytet Trzeciego Wieku działa bardzo prężnie, prawda? Organizuje wiele inicjatyw dla ludzi, którzy chcą się rozwijać, a powiedzmy skończyli już swoją karierę zawodową. Myślę, że to jest taki świetny przykład na to, że jeżeli ktoś chce coś zrobić, to w każdym momencie życia może. Ja miałem taką nauczycielkę języka łacińskiego, 80-letnią panią, która mówiła, że młodość to nie jest okres w życiu, tylko to jest stan ducha. Spotykam ludzi starszych, o których już wspomniałem, którzy się świetnie potrafią bawić, i spotykam ludzi młodych, którzy są już tak starzy, że nie mają siły na to, żeby coś ze swoim życiem robić. W Tomaszowie rzeczywiście bardzo prężnie Uniwersytet Trzeciego Wieku działa. Byłem współtwórcą tegoż uniwersytetu, tak się składa, kiedy byłem jeszcze radnym. Jest to trend też ogólnopolski, bo rzeczywiście życie nie musi się kończyć wraz z przejściem na emeryturę. W wielu krajach Europy przede wszystkim wtedy się dopiero zaczyna czas na to, żeby zwiedzać, żeby smakować ten świat. Ta fala w jakiś sposób do nas też oczywiście dociera. I myślę, że to nie jest jedyne przedsięwzięcie, które ludzie starsi prowadzą. W SAP-ie chociażby, czyli Stowarzyszeniu Amatorów Plastyków, widać, że też bardzo aktywni są w wielu, wielu różnych miejscach. Mówił pan o potencjale drzemiącym w Tomaszowie. Czemu go nie wykorzystujemy? Kto za to odpowiada? To znaczy, można tak zadać pytanie, ale nie sądzę, żeby ono było trafnie postawione. No jeżeli mówimy o potencjale, to jakim? Mówimy o potencjale przemysłowym, mówimy o potencjale ludzkim. Możemy mówić o potencjale środowiskowym, przyrodniczym. O potencjale rozwojowym. Czy miasto się rozwija? Jak na to odpowiedzieć? Jeździmy po tym mieście, widzimy, co się zmienia. Mamy strefę ekonomiczną, mamy sporo podmiotów, które wybierają Tomaszów. Chociażby ostatnio firma Bushido, która wybrała Tomaszów, a nie Niemcy. To jest firma związana z Toyotą. No, mi się wydaje, że to jest marka, która jest znana na rynku światowym. Tutaj w Tomaszowie jest centrala jednej z największych firm produkujących płytki ceramiczne. Biura będą tu za chwilę przenoszone na tak zwanym dawnym terenie powistomowskim, który ma też problemy związane z własnością, to ze stanem prawnym. Co rusz pojawiają się nowe firmy. No to ten potencjał jakiś przemysłowy jest. Oczywiście, że to nie będzie tak, jak było w latach 60. czy 70. i wszystko było centralnie sterowane. Mieliśmy to i to. Więc tak to nie będzie. Potencjał środowiskowy jest ewidentny. Kto przyjedzie do Tomaszowa, wyjeżdża zachwycony, bo miasto zanurzone w zieleń, dookoła lasy, wystarczy 2-3 km od miasta odjechać. Jest tyle atrakcji, że aż trudno mieszkańcom Polski Centralnej uwierzyć, że może być tak pięknie. Produkt turystyczny, który tak teraz lansujemy, który buduje się, jeżeli ktoś mniema, że to się też stanie w ciągu pół roku, to myślę, że nie rozumie, o czym mówi. Mówimy o tak zwanej okrąglicy tomaszowskiej. Świeżo rzeczywiście jedyne przedsięwzięcie tego typu w skali kraju, no bo niebieskich źródeł nie ma nigdzie. Skansenu rzeki nie ma nigdzie, tylko u nas. I do tego dołączamy jeszcze podziemną trasę turystyczną, więc coś bardzo ciekawego się tworzy. Myślę, że potencjał jest, problem jest chyba tylko w tym, że sami nie umiemy tego docenić. Ja jeżdżę po Polsce tak zwanej samorządowej, rozmawiam z kolegami samorządowcami. Opowiadamy sobie, co oni robią, co my robimy i mówią, jak wy to robicie, to my tutaj chętnie przyjedziemy, żeby zobaczyć, żeby podejrzeć, bo to, co robicie, jest naprawdę fajne. Klimat, jaki tutaj w Tomaszowie mamy, to ciągle źle, wina, za coś się trzeba tłumaczyć. W pewnym momencie odchodzi ochota do tego, żeby coś dalej budować, wymyślać, bo sami siebie ciągle tylko biczujemy, nie umiejąc tego docenić. Jakoś tak się to po prostu tutaj poukładało, nie?
Nie wiem dlaczego. Czyli mamy potencjał, rozwijamy się. Jakiś czas temu padło takie hasło Mediateka, aby powstała w Tomaszowie. Proszę nam powiedzieć, co to jest, na czym polega działalność Mediateki i jakie są szanse, że w Tomaszowie się pojawi takie miejsce. Taki temat, który jest moją ambicją, został poruszony. Mediateka to jest inny sposób przekazu, który dzisiaj w bibliotekach jest. Jesteśmy w takim miejscu, które no bardzo wygląda na bibliotekę. Książki, prasa. Tymczasem mediateka to udostępnianie innych dodatkowych zbiorów. Filmy, muzyka, przekaz cyfrowy. To jest oczywiście konieczność, bo przecież sami wiecie, że coraz częściej ludzie czytują książki już nie papierowe, ale e-booki, więc to też i taka forma przekazu. Mediateka to jest rozbudowana biblioteka w stronę cyfryzacji dźwięku i obrazu. Takie przedsięwzięcie, taki pomysł mieliśmy, żeby korzystając z pieniędzy unijnych w Tomaszowie doprowadzić do wybudowania mediateki. Znaleźliśmy teren, znaleźliśmy budynek, który mógłby być na to przeznaczony. No, problem w tym, że tych pieniędzy unijnych na to już nie ma. Czekamy na nową perspektywę budżetową Unii Europejskiej, czyli lata 2014-2020 i nie odpuścimy, bo to jest konieczne, żebyśmy taką instytucję u siebie mieli. W Polsce jest wiele mediatek, miałem okazję w kilku być. Przepiękna jest, jeżeli kiedyś będziecie, to odwiedźcie bibliotekę, mediatekę w Elblągu, w Olsztynie, we Wrocławiu. Oczywiście duże miasta, większe od nas, ale dlaczego nie pomarzyć? Dlaczego nie chcieć tutaj tego przynieść? Dobrze. Mówił Pan o tym, że nie doceniamy tego, co mamy oraz że winy nie ma. A co z takimi inwestycjami jak rozbudowa skateparku czy owiana już legendą Galeria Mazowia? Skatepark, bardzo fajna rzecz. To powiem tak. Miasto Tomaszów prowadzi ośrodek sportu i rekreacji, na terenie którego znajduje się skatepark. Myślę, że w bardzo bezpiecznych warunkach. Obok jest kręgielnia, tor łyżwiarski, jeden z czterech w Polsce. I tor łyżwiarski jest i dobrodziejstwem, i problemem. Koszt utrzymania to są setki tysięcy złotych oczywiście. Skatepark jest, więc pytanie, czy jeden, czy jeszcze może. Mamy plany, żeby na osiedlu Niebrów, może nie nazwiemy tego skateparkiem, bo to jest bardzo szerokie, ale żeby urządzenia bezpieczne postawić, aby młodzież także i tamtego rejonu miała dostęp do tego typu rozrywki. I chyba uciekło mi ta druga część pytania. Galeria Mazowia. To jest przedsięwzięcie od początku do końca prywatne. Teren prywatny, pieniądze prywatne. Byli. Co się z nimi stało? Co ich odstraszyło? Ja nie wiem, czy ich coś odstraszyło. Strategia, tyle ile wiem, powiem. Strategia działania tego typu inwestorów polega na tym, że najpierw wkraczają do miast, które mają określoną liczbę mieszkańców. Najpierw były miasta 200-tysięczne, później obniżono do 100 tysięcy. Teraz zaczyna się obniżać do 50 tysięcy. A zatem jeżeli firma, o której mówimy, że padła, że prowadziła kilka inwestycji, no to tam były te priorytety. Tutaj kupili teren za ponad 20 milionów złotych, podatki są płacone, więc nie potrafię powiedzieć, czy przedsięwzięcie zostało odłożone ad acta, czy też będzie dalej funkcjonować. Co jakiś czas do prezydenta miasta, ja w tym nie uczestniczę w tych spotkaniach, no ale oczywiście też wiem, przyjeżdżają właściciele terenu z potencjalnymi inwestorami. I już z 5 czy 6 razy takie zapewnienia były, że tak, to już za chwilę ruszy. No fajnie, no czekajmy, może będzie 7 raz, a może już rozumiem, na tym 6 razie się skończy. Powoli kończy, więc chciałabym zadać takie panu ostatnie pytanie na koniec. Czy sądzi pan, że miasto jest dobrze zarządzane?
Zarządzanie takim podmiotem jak miasto to jest zarządzanie dużym przedsiębiorstwem. Miasto zatrudnia blisko 1500-1600 osób. Dotykamy bardzo różnych sfer życia publicznego. I nie da się odpowiedzieć w taki prosty sposób, tak lub nie. Bo w jednym obszarze jest na pewno dobrze, w innym jest wiele spraw do naprawienia. I myślę tylko tyle, że przy życzliwości i dobrych podpowiedziach można ciągle coś poprawiać. No, tak to jest w życiu, że idealnie nigdy nie będzie. Ale do tego ja zapraszam nieustannie mieszkańców. Stąd próbujemy wciągać ludzi w dyskusje, w rozmowy, w podpowiedzi. Różnie to wygląda. Na koniec tylko jedno takie zdanie powiem. Miasto to nie jest sprawa władz miasta. To miasto jest nasze. Dzisiaj jestem tu, jutro mogę być gdzie indziej, ale to nadal będzie moje miasto. Dziękujemy panu bardzo za rozmowę. A państwa zapraszamy na kolejny odcinek. Muszę się znów obnażyć. Pamiętaj, w najbliższą sobotę o 16. Będę pamiętać. Pamiętaj, w najbliższą sobotę o 16. Dzień dobry. Tak, już, już ale to już muszę. Dotykamy bardzo różnych sfer życia publicznego. No,